Ale nie wiem, czy to tam. Znowu Warszawa. A robisz vloga, czy coś? Ej, nie, ja to chyba serio wezmę. No to nagrywasz? Tak. Powiem wam fajną sytuację, którą miałyśmy przed chwilą w Starbucksie. Nie nagrałyśmy tego, bo nie było kiedy i nie było po co nagrywać, ale słuchajcie, poszedł do nas mężczyzna, który chyba nie mówił po polsku, ale próbował nam wytłumaczyć, że on potrzebuje picia, że jest głodny. No to ja powiedziałam, że dla mnie nie ma problemu, żeby mu coś kupić. Co ty robisz? Nie, bo tak zaczęłam trząść niepotrzebnie. Jeszcze raz? Najlepszy operator. Nie, dobra, mówimy dalej. Jakby na spontanie to jest, słuchajcie tego. Bo on też tam chciał, żebyśmy mu dali pieniądze, ale powiedziałam, że jeśli potrzebujesz picia i jedzenia, to ja ci mogę je kupić. I on się zgodził. I jestem na zasadzie takiej, że jeśli ktoś serio potrzebuje pomocy, w sensie picie, jedzenie, to lepiej w ten sposób mu pomóc, kupując je i dając mu pieniądze, bo on te pieniądze może przeznaczyć na papierosy albo na alkohol. Także warto pomagać. O Jezu. Nie śmieję ci Jak jeszcze nastolatkami byliśmy, to jeździliśmy w takie trasy. Jak się nazywał ten koleś? Miły. Miły organizował nam trasy, gdzie zapłatą za koncerty była pizza. Ale były w różnych miejscach, w Bieszczadach. Fajne rewiry, pamiętam. Super się bawiło, nie powiem. Że ktoś słowem złym zabija. Jestem u fryzjera. Ale naprawdę siedziałem u fryzjera wtedy, pamiętam, u mojej kochanej Jagi i patrzę sobie, co robisz? No, jestem u fryzjera, miałem maseczkę wtedy na włosach, wiecie, o co chodzi, bo takie włosy jednak muszę troszeczkę dbać, aby mi nie wypadły. I tu nagle taka propozycja wydała. Weźmiemy obie! Piękna jest i ściekła. Piękna jest i ściekła.
Trzymajcie się, bawcie się dobrze. Weronika, co się przed chwilą stało? Przeprowadzaliśmy wywiad. Jechałam sama? A nie, dobra, z jedną jechałaś. Ja jechałam z tą Natalią, co teraz była w Sempero. Nie była gotowa? Tak. Jak to ona jest? Dobra. Słuchajcie tego, byłam w kociej kawiarni, której brakowało kotów. Jakby super atmosfera, jakby wszystko pięknie, super, tylko brakuje kotów. Także jakby napisałabym taką recenzję, że wszystko pięknie, super, ale macie jedną gwiazdkę mniej za brak kotów po prostu.
Ogólnie chciałyśmy sobie tutaj porobić zdjęcia z flagą LGBT. Tylko, że się okazało, że przed nami jest budynek Ruchu Katolicko-Narodowego. Więc jakby chyba dobrze, że jej nie wyciągnęłyśmy.